zawsze lubiłem, jak coś się dzieje. To znaczy zawsze pakowałem się w takie sytuacje, w których musiałem coś zrobić albo chciałem coś zrobić. I powiem szczerze, zawsze pasjonowała mnie organizacja jakichś imprez kulturalnych, między innymi koncertów. I w zasadzie od roku 1988 zajmowałem się organizacją wyjazdów chóru akademickiego w zasadzie po całej Europie. Mówię od Hiszpanii, Francji po Rosję, Finlandię. Ta pasja organizowania koncertów do dzisiaj mi została i silna zaduma jest jednym z przejawów tej mojej pasji. Graliśmy pierwsze koncerty, bodajże pierwsze trzy.
I to było właśnie takie magiczne, że to nie my byliśmy w centrum uwagi, a poezja. Dopiero pan Konrad Kasprowiak mnie namówił po iluś latach, że słuchaj, scena jest po to, żeby byli artyści na niej. Nie bardzo się w tej roli dobrze czułem, ale z czasem dałem się namówić i po prostu wyszliśmy na scenę. I te koncerty mają taką formę, jak mają dzisiaj. Osoby, które po prostu chcą śpiewać, kochają śpiewanie, bardzo lubią wykonywać poezję śpiewaną, interesują się poezją, a przede wszystkim chcą występować. W zasadzie przez scenę tych koncertów Jesienna Zadoma przewinęło się dobrze ponad 30 wykonawców. Byli to uczniowie jeszcze ze szkoły podstawowej, potem z gimnazjum, z różnych liceów, ze szkół muzycznych. W zasadzie kto do mnie się zgłosił w odpowiednim czasie, mógł wziąć udział w takim koncercie. Choć tak biedny podwierka, kują gdzieś tam, masz mi się pomponierka taka jak ta. Piwnica jednak zerka, jak się dostać do pudełka, odbierz tylko piwka. Nasycić się, ale wciąż zapać się mieć i rozgryzać tę dolarkę, bo ostatnią czekoladkę. Iść i padać.